Dzień dobry, dzień dobry. Czy wszyscy cali, moi drodzy, po tym magicznym, świątecznym weekendzie? No jak zapewne słyszycie, ja niekoniecznie, ale to nie szkodzi. Po prostu będę mówił trochę ciszej, trochę spokojniej i wiem, że niekoniecznie jesteście do tego przyzwyczajeni, tylko bardziej do... Parabajlarabamba! Ale jakoś damy sobie radę. Obiecuję. Sponsorem kanału jest fuksiarz.pl, oficjalny bookmacher La Liga w Polsce. Dzisiaj, moi drodzy, bardzo chciałem przesymulować drogę reprezentacji Polski na potencjalne Euro 2024, na którym raczej nie zagramy, nie czarujmy się. Niemniej FC24 pod kątem reprezentacji jest naprawdę, naprawdę biedne. No ale na przykład, gdy chciałem sobie zobaczyć, jak Polacy poradziliby sobie w barażach z Estonią, no to po pierwsze Estonii w ogóle nie ma w FC24, a po drugie, jakbym manualnie chciał stworzyć ich reprezentację, to mam do dyspozycji wyłącznie 7 zawodników. Więc wybacz Estonio, ale tym razem Polska wygra walkoverem. Mamy 3 zespoły. Francja, Holandia, Polska. Zapytacie pewnie, a gdzie jest Austria? I to jest pytanie, na które sam poszukuję odpowiedzi, ponieważ no nie. Austrii w FC24 też nie mamy. Zatem trzeba manualnie zrobić sobie Austrię z Austrii Klagenfurt albo Austrii Wiedeń. No na całe szczęście akurat zawodników z reprezentacji Austrii dostępnych trochę mamy. I absurdalne dla mnie jest to, że tutaj w wyszukiwaniu szczegółowym nie jestem w stanie sobie dać po prostu narodowości, tylko muszę wyszukiwać ich manualnie. Jezus Maria, zaraz się uduszę. Po wielu latach, a w sumie po 34 minutach zabawy udało się nam stworzyć reprezentację Austrii, która teraz będzie mogła się z powodzeniem zmierzyć z Polską, Holandią i Francją. W sumie to Polacy będą mogli się zmierzyć z nimi. Więc mam nadzieję, że ta koncepcja się wam spodoba. Zaraz zobaczymy, jak poradzą sobie biało-czerwoni w tych starciach, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym wam oczywiście przypomnieć o specjalnej ofercie promocyjnej oficjalnego partnera naszego kanału, jakim jest fuksiarz.pl. Mówię oczywiście, moi drodzy, o zakładzie bez ryzyka 100% do maksymalnie 300 zł, a także o darmowym zakładzie w wysokości 20 zł na La Liga, bez względu na wysokość waszej pierwszej wpłaty. Dlaczego na La Liga? Ano dlatego, że fuksiarz.pl to jest oficjalny bookmacher La Liga w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o mój kupon, to tutaj jak sami widzicie skupiam się na Polsce, ale nie w wymiarze reprezentacyjnym, a w wymiarze europejskich pucharów, czas na decydujące starcia. I naprawdę tak bardzo chciałbym móc na wiosnę oglądać zarówno Raków, jak i Legię Warszawę, że moi drodzy, no tutaj sami widzicie, tak a nie inaczej to wygląda. Pamiętajcie, że oferta fuksiarza jest skierowana wyłącznie do osób pełnoletnich, możecie grać na dowolnym urządzeniu z Androidem, iOS czy na komputerze, no i link oczywiście znajdziecie w opisie. Terminarz ustawił nam jako pierwszy mecz z reprezentacją Francji. Nasze ostatnie starcie z Francuzami to chyba jedno z największych, co by było gdyby w nowożytnej historii reprezentacji Polski. No bo właśnie, co by było gdyby Piotr Zieliński wtedy do bramki trafił. Rozpoczynamy zatem Euro 2024. Dla nas są to oczywiście zmagania w grupie, do której Polacy trafić mogą. Nie jest to jeszcze w ogóle pewne. Ba, wielu by powiedziało, że jest to w ogóle mało prawdopodobne, ale faktem jest to, że stajemy w szranki z mistrzami świata, z wicemistrzami świata z ostatnich kilku lat. Tricolores, moi drodzy, na tifo obecny Jan Bednarek, na boisku Jan Bednarek też obecny. Rozpoczynamy. Michał Probierz jest przy linii bocznej. Od środka rozpoczyna Robert Lewandowski. I zobaczmy, bo to reprezentanci Polski! 4. minuta! Karol Świderski! W 4. minucie wtargnął w pole karne. Majka Menion kompletnie w szoku, blok defensywny. No to jest niepojęte. I jednak Karol Świderski tutaj kapitalnie do samego końca poszedł, bodajże Nikola Zalewski. Ja sam też nie do końca jeszcze śledziłem tak te akcje. Wszystko tutaj ustalałem, ale Karol Świderski jak huknął, to Mike Maignan mógł już tylko wyciągnąć piłkę z siatki, choć brzmi to niemożliwie. To prowadzimy po 4 minutach z reprezentacją Francji. A dla tych, którzy są jakoś specjalnie zainteresowani składem reprezentacji Francji, no to wygląda on następująco. Możecie sobie tutaj wszystko prześledzić, ale raczej dosyć dobrze znane nazwiska. Szymański zagrał do Frankowskiego, ten oddaje do Roberta Lewandowskiego. Piłkę próbował mu odebrać Fofana.
Frankowski, oj, chyba się przeliczył. Kingsley Coman z ogromną łatwością mu zabiera futbolówkę i teraz na całe szczęście intencje Kyliana Mbappe przeczytał bardzo dobrze. Frankowski, piłka zagrana, Bartek Sliszcz w polu karnym. Bartek Sliszcz broni Mike Maignan tym razem. Frankowski w pole karne, Bednarek, trzy strzały reprezentantów Polski w ciągu zaledwie 15 minut, z czego jeden, ten pierwszy, padł do siatki. Francuzi są naprawdę chyba pod ogromnym wrażeniem, ale przede wszystkim być może zlekceważyli aż tak tę reprezentację Polski, która, no niektórzy uważają, że w obecnej sytuacji jest w gorszym momencie niż była jeszcze na mundialu w Katarze, kiedy to walczyliśmy w fazie pucharowej Mistrzostw Świata z reprezentacją Francji, późniejszymi wicemistrzami świata, a obrońcami tytułu. Ousmane Dembele, jest przy nim Nikola Zalewski. Dembele, Zalewski, cały czas asekuruje go Zalewski, oddaje do Malogusto, na przedpolu dużo przestrzeni ma Fofana, Kamavinga, Kuba Kiwior wybija jednak piłkę. Ousmane Dembele, Dembele wpada w pole karne, Kiwior do Zalewskiego, świetnie. Zalewski, Sliszcz, mam nieodparte wrażenie, że w ciągu tych 30 minut biało-czerwoni spędzili więcej czasu w polu karnym przeciwników niż przez ostatnie 4 mecze eliminacyjne do Euro, ale jednak... Fakty są takie, że cały czas to my tutaj kreujemy grę. Może teraz Francuzi odpowiedzą, Kamavinga, zagranie do Kyliana Mbappe, ten szuka trochę więcej przestrzeni na skrzydle, jednak przez środek to rozgrywają zawodnicy Tricolores. Kylian Mbappe indywidualnie szuka możliwości, ale na razie zamykamy te korytarze, przez które mogliby się urywać chociażby skrzydłowi. Jeszcze znajduje do tego Piotra Zielińskiego. Piotr Zieliński szuka wsparcia kolegów z zespołu. Zieliński, Adrien Rabiot jednak zabiera mu tę piłkę, a arbiter kończy pierwsze 45 minut. Adrien Rabiot, teraz Francuzi na początku pierwszej połowy chcieli w taki sam sposób jak biało-czerwoni zaskoczyć naszego bramkarza, ale świetnie przygotowany blok defensywny pod postacią Pawła Bochniewicza, Jana Bednarka czy Kuby Kiwiora, naszego kolegi oczywiście z klubu ekipy Fantazy w wirtualnych klubach, poradził sobie fenomenalnie. No i teraz właśnie Kuba Kiwior przy piłce dobrze wyprowadza futbolówkę, jaka piła do Świderskiego! Świder w polu karnym, Malogusto! Czy tutaj nie ma rzutu karnego? Gdzie jest sędzia? Nie ma rzutu karnego, jest z kolei rzut rożny. Dośrodkowuje piłkę w pole karne, Frankowski, Zieliński, ajajaj, to był słaby strzał. Francuzi, Ousmane Dembele do Kyliana Mbappe, szczęsny! Piękna interwencja. Malogusto przez środek do Kyliana Mbappe, Rabiot, i to się już tak musiało skończyć. Zdecydowanie zbyt dużo wolnej przestrzeni mieli tym po tej lewej stronie, czy też po prawej stronie, patrząc po stronie atakujących, reprezentacji Francji. Jeszcze wejście do tego wszystkiego Antoana Griezmana trochę utrudniło nam funkcjonowanie w bloku defensywnym. 1-1, remis w 69 minucie. Zmiany po stronie biało-czerwonych. Kylian Mbappe, Kamavinga, Bochniewicz, fenomenalnie, i teraz Milik do Zielińskiego, pokazuje się tutaj Kamil Grosicki, on miał wejść w tej końcówce, żeby pokazać to swoje turbo, ale na razie troszeczkę nie mrawo, turbo Grosik, chociaż może teraz trochę więcej zdecydowania. Arkadiusz Milik, tam z drugiej strony jest Robert Lewandowski, aż się prosi o to podanie. Dlaczego Arek Milik tak się zdecydował to rozegrać? Ale właśnie w końcu turbo Grosik robi to, dlaczego został wprowadzony. Grosicki do Lewandowskiego, jeszcze raz turbo Grosik do Milika. Milik nie trafia, broni Pawart. Dośrodkowuje Frankowski, Zieliński próbował przewrót, rzut karny! Rzut karny, Teo Hernandez odbił piłkę ręką. Nieprawdopodobne, no pomylił chyba trochę dyscypliny francuski defensor. I teraz Robert Lewandowski przed ogromnym momentem trafiał przeciwko reprezentacji Francji. Wtedy na raty z rzutu karnego. Czy teraz tak samo się stanie? 87 minuta! Robert Lewandowski daje prowadzenie w meczu grupowym z reprezentacją Francji i wygląda to całkiem intrygując. Jezus Maria, przepraszam, ja brzmię po prostu absolutnie źle. Absolutnie źle. Nie sposób w to wszystko uwierzyć, tym bardziej, że przecież tutaj całość jest rozgrywana na zasadzie tej symulacji, gdzie nie ma w ogóle możliwości jakiejś ingerencji z mojej strony w ten mecz. Może dzięki temu to właśnie wygląda tak dobrze. A teraz Szymański, to są ostatnie sekundy. Polska wygrywa z Francją 2-1 w pierwszym meczu grupowym na Euro 2024. Już nic mnie nie zdziwi dalej, naprawdę, możemy nawet wygrać grupę. Austria zremisowała z Holendrami 2-2, więc moi drodzy, tak, my po pierwszej kolejce jesteśmy liderem grupy. Niepojęte. No dobrze, zachwyty nad starciem z reprezentacją Francji zostawmy nad sobą, bo teraz przed nami pojedynek
z reprezentacją Austrii, która została przeze mnie trochę zrekonstruowana, ale wszystko jest naprawdę, naprawdę w pełni legit. Zresztą, żeby nie być tutaj gołosłownym, tak wygląda, moi drodzy, skład reprezentacji Austrii. Możecie sami zweryfikować, że są to wyłącznie zawodnicy, którzy są, no raz, reprezentantami Austrii, a dwa, no na ławce rezerwowych też wygląda to dokładnie tak samo. Nie rozumiem tylko, jaki tok myślowy po stronie trenera był, zostawiając na ławce rezerwowych Dawida Alabę i Marko Arnautowicza, ale może w tym szaleństwie jest metoda. Fakt jest jednak taki, że Burgstaller rozpoczyna od środka. Polska-Austria. Druga kolejka naszych zmagań na Euro 2024 stała się faktem. Sabitzer, zagranie do Burgstallera. Burgstaller, tylko kapitalna interwencja Wojtka Szczęsnego nas teraz uratowała. Długa piłka wypuszczona do Piotra Zielińskiego. Friedl zagrał do Schlagera. Xaver Schlager przez środek do Marcela Sabitzera. Burgstaller szuka możliwości do rozegrania tej piłki, ale widać, że tutaj zdecydowanie stawiają na atak środkiem, wykorzystując tych swoich dwóch rosłych, silnych napastników. Gregoricz, zagranie do Marcela Sabitzera, ten jeszcze raz do Schlagera. Znowu Burgstaller decyduje się na strzał. Kapitalna interwencja naszego klubowego kolegi z wirtualnych klubów Kuby Kiwiora. A teraz Zieliński do Roberta Lewandowskiego. Może w końcu jakiś kontratak. Zielińskiemu chyba troszeczkę się skończył pomysł. Zdecydował się na szybki strzał. Szymański, odbita piłka. Friedl oddala zagrożenie od własnej bramki. Świderski, nie ma bramki, broni Perwan. Jak ten Perw to wybronił? Niepojęte. Może teraz dośrodkowuje Piotr Zieliński. Tam jest Szymański, tam ma szansę Bochniewicz. Broni Perwan. Kolejna okazja z rzutu rożnego, raz jeszcze Zieliński. Teraz już sporo wolnej przestrzeni. Miał Wieteska, ale niestety stałe fragmenty gry nie są chyba naszą najmocniejszą stroną. Pomylił się nasz polski obrońca. Szymański ma sporo wolnej przestrzeni, bardzo dużo wolnej przestrzeni, ale niestety szkoda. Dobra decyzja o strzale. Posz na lewej stronie, asekuruje go Wieteska. Wspiera go w tym wszystkim Paweł Wszołek. Sliż, Gregoricz jednak wyłuskał tę piłkę. Laimer będzie miał okazję do strzału. Laimer jeszcze do Sabitzera. Kuba Kiwior. Zbyt długo chyba zwlekali ze strzałem reprezentanci Austrii, ale futbolówka znowu wraca pod ich nogi i niestety 30 minuta. Austria wychodzi na prowadzenie. Ileż sytuacji mieli polscy reprezentanci w tym meczu? No ileż zmarnowali także. No a wiadomo, co lubią robić niewykorzystywane sytuacje. Marcel Sabitzer otwiera wynik tego spotkania. No sporo niefrasobliwości, sporo błędów, jakiegoś marazmu w defensywie poskutkowało stratą takiego, a nie innego gola. Paweł Wszołek do Karola Świderskiego. Ostatnie minuty, ostatnie sekundy tej pierwszej połowy. Kapitalna akcja. Świderski, Lewandowski piętą do Szymańskiego. Szymański, ale Xaver Schlager niestety zablokował ten strzał. Do przerwy schodzimy ze stratą jednego gola. Robert Lewandowski w polu karnym Austriaków. Lewandowski, Sliż, znowu broni Perwan. Burgstaller do Trimela. Asekuruj. O Jezu, ależ z łatwością minięty Zalewski i Kuba Kiwior. Trimel cały czas w okolicach 16 metra. Trimel z Olajmera 2-0. No niezwykle łatwo to robią Austriacy i z ogromną łatwością Konrad Laimer zdobył drugą bramkę. Trimel miał zdecydowanie zbyt dużo wolnego miejsca i bardzo pasywnie tutaj zachowywali się nasi obrońcy. Fatalna interwencja Wieteski i Bochniewicza. Niestety przegrywamy i Austriacy podwyższają swoje prowadzenie tym samym. Raz jeszcze Turbo Grosik. Może on teraz da nam tutaj jakiś fajny impuls. Piłkę przejmuje Sebastian Szymański do Milika. Milik nie trafia, broni Perwan. Raz jeszcze Piotrowski do Lewandowskiego. Lewandowski do Milika. Tym razem trafia Arkadiusz Milik. Bardzo dobry impuls daje naszej reprezentacji wejście napastnika Juventusu. Zrobił to naprawdę, naprawdę przemyślanie. Dobra akcja, kapitalne zachowanie Roberta Lewandowskiego. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Czas ma piłkę Sebastian Szymański. Pojawia się do tego Piotrowski na skrzydle. Dużo przestrzeni ma wolne. Miał wolne Przemysław Frankowski, ale Arkadiusz Milik zdecydował się na strzał, który niestety nie miał prawa zagrozić bramce Perwana. Gregoricz, Burgstaller rozpoczynają swoją kontrę Austriacy. Trimel już na wysokości pola karnego. Marcel Sabitzer, Bochniewicz, dobra interwencja. Teraz Milik do Lewandowskiego. Robert Lewandowski indywidualnie, może to będzie ten przebłysk geniuszu Roberta Lewandowskiego. Już zdecydował się panicznie trochę na strzał zza pola karnego. Błąd Posza.
jednak powoduje, że mamy rzut rożny w tej sytuacji. 88 minuta, dośrodkowanie, Frankowski, Perwan! Nie ma bramki. Ostatnie sekundy tego spotkania i niestety Gregoricz, dośrodkowanie, tam Bednarek jeszcze zaasekurował Burgstallera, ale arbiter raczej nie pozwoli nam dokończyć tej akcji. Dokładnie tak, moi drodzy, niestety. Wygrywamy z reprezentacją Francji, przegrywamy z reprezentacją Austrii, sklejonej super glue paluszkami na 3 minuty przed meczem. Rzućmy na to okiem, moi drodzy, jak wygląda nasza sytuacja w grupie. Niestety wygląda ona następująco. Francuzi pokonali Holandię 2-1, Austria natomiast po tym remisie i po zwycięstwie nad nami no pewnie maszeruje po pierwsze miejsce w grupie. No dobrze, moi drodzy, no to zmierzmy się. Oranie, jak sobie poradzą? Oni też mają pewną klątwę, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata, chociaż no jest to na pewno klątwa, która sięga zdecydowanie dalej i dalszych etapów mundiali niż Polski na przestrzeni ostatnich 3 dekad. Od środka rozpoczynać będzie teraz Karol Świderski. Moi drodzy, jeżeli chcemy awansować, to musimy w tym meczu wygrać. Może teraz Bartek Sliż do... 18 minuta meczu. Frankie de Jong będzie dośrodkowywał z narożnika boiska, tam w polu karnym. Właśnie, nie pokazywałem wam składu na ten ostatni mecz, co zresztą zaraz zrobię. Chociaż widzimy teraz już Memphisa Depaya, który zagrywa do Virgila van Dijk'a. Virgil van Dijk, Bochniewicz, wszystko wyjaśni. Bart Verbruggen, dalej Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Jurrien Timber, Donny Malen, Frankie de Jong, Verman, Noah Lang, Cody Gak, po Memphis Depay oraz Wout Weghorst. Frankie de Jong ma bardzo, bardzo blisko piłkę naszego pola karnego. Verman, Memphis Depay, Memphis Depay! 25 minuta i niestety to Holandia wysuwa się na prowadzenie. Kurczę, ależ to by było bolesne, tak sobie myślę z perspektywy kibica. Jeżeli byśmy już faktycznie na to Euro pojechali i w ogóle wygrali w pierwszym meczu z reprezentacją Francji tylko po to, żeby później oba przegrać, no byłaby to katastrofa. Może teraz Robert Lewandowski kapitalnie nawinął jednego, drugiego obrońca. Bartek Sliż, Szymański, dlaczego nie podał do lewego? Ileż on tam miał wolnej przestrzeni. Teraz Sliż znowu do Szymańskiego. Sebastian Szymański, zagranie na skrzydle. Frankowski, dużo wolnej przestrzeni na przedpolu, którą teraz zajmuje. A Robert Lewandowski, gol! 31 minuta, odpowiada nasz kapitan. Jeżeli to miałby być jego piłkarski last dance w wydaniu reprezentacji, no to tutaj w wydaniu FC24 zdecydowanie dowodzi. Lang, zagranie do Cody'ego Gakpo, Frankie de Jong, raz jeszcze Frankie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay, Bochniewicz, Weghorst do Memphisa Depaya, Jakub Kiwior asekurował Depaya, ale ten mu uciekł, Memphis Depay na przedpole, Weghorst! Broni Wojciech Szczęsny, no i Cody Gakpo, odbita ta piłka od jego ręki, zatem rozpoczynać będzie Wojciech Szczęsny. Bochniewicz przez środek do Roberta Lewandowskiego i chyba bardziej mu tutaj przeszkodził w tym wszystkim Sebastian Szymański, chociaż piłka jednak trafia pod nogi biało-czerwonych i Kuba Kiwior szuka możliwości do rozegrania. Bochniewicz, plecy mu rosną, ale dobrze, dobrze się zachował teraz polski defensor i Sebastian Szymański już się rozpędza. Na drugiej stronie ma wolnego m.in. Zalewskiego. Tam jest przecież świeży także Paweł Wszołek. Piotrowski! Verbruggen broni. 82 minuta. Polacy są nadal w grze o fazę pucharową Euro 2024. Piotrowski, ale Cody Gakpo. Nie, jednak nie Cody Gakpo, tylko Paweł Wszołek. Robert Lewandowski w polu karnym, znowu do Wszołka. Szuka dogrania w pole karne Piotrowski, ma tutaj Milika, ma Roberta Lewandowskiego, Frankie de Jong. Głowy kolega jednak zablokował strzał lewego. 90 minuta, to może być ostatni atak reprezentantów Polski, chociaż może oni wiedzą więcej, że nie atakują, może oni wiedzą, jaki wynik jest na innym stadionie i mają świadomość, że taki rezultat gwarantuje im awans. Nie widzę triumfu, nie widzę jakiejś eksplozji radości. Pytanie, czy zobaczę dobry wynik ostatecznie? Austria pokonuje Co jest grane z tą Austrią? Co tu się wydarzyło? Austria wygrała 2 mecze. Jeden zremisowała i wygrała tym samym grupę. Natomiast Polacy wygrali z Francuzami, zremisowali z Holandią, przegrali z Austrią i awansują z drugiego miejsca. No to jest nieprawdopodobne. Co się tutaj wydarzyło? FC24 wysoko ceni sobie reprezentację Polski, ale jeszcze wyżej to cenią sobie reprezentację Austrii, której nie mają, więc musiałem ją stworzyć manualnie. Może mój boski dotyk. Chciałbym wam raz jeszcze przypomnieć o ofercie Fuksiarza, do której link oczywiście znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, na razie i pa, pa.
Cześć, a ja idę sobie wypić herbatę.